państwa zawsze były oklaski. Fiddler on the roof. Skrzypek. Nada. No, któż z nas nie pamięta tego arcypopularnego amerykańskiego broadwayowskiego musicalu inspirowanego muzyką, folklorem żydowskim, ale także, o czym warto pamiętać, twórczością, malarstwem, obrazami Marka Chagalla. Szczególnie dobrze utkwił nam w pamięci song Tevyego z pierwszego aktu, jego słynna aria If I Were a Rich Man. Gdybym był... Proszę Państwa, kiedykolwiek gram, a nawet słyszę tę melodię, przywodzi ona mi na myśl taką małą anegdotę, taki mały żydowski widz. Otóż w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej stary ojciec mówi do syna: pamiętaj, chłopcze, pieniądze w życiu to nie wszystko. Jest jeszcze biżuteria, są nieruchomości, akcje, ziemie może i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, gdybym był bogaty, bo jeżeli mam być szczery, oczywiście, ile mogę sobie pozwolić na szczerość z Państwem dzisiejszego tak uroczystego wieczoru, ale gdyby tak się przytrafiło, zawsze można pomarzyć. No więc, gdybym był bogaty, szanowni Państwo, nie wiem jak koledzy muzycy, jak Państwo wokaliści, maestro Wojtka nie pytam, on już jest dawno bogaty, tylko nie daje po sobie tego poznać. Mówię tylko za siebie. No więc tak, gdyby tak się przytrafiło, żebym był bogaty, szanowni Państwo, to ja bym dzisiaj tu w ogóle nie grał. Siedziałbym na miejscu Państwa. Albowiem w mądrych księgach jest tak napisane, że kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma... Ach, ktoś temat na zupełnie inną dyskusję, a może nawet i na zupełnie inny koncert. Szanowni Państwo, kolejny utwór chciałbym Państwu zagrać z prawdziwą przyjemnością. Ale jak to w życiu bywa, należy zważać na każde wypowiedziane słowo. Nawet na tak miły i elegancki zwrot, właśnie jak z przyjemnością. Salcie. Powiedz mi, skarbie, za ile ty pozwala być mi dobra, ale tak zupełnie, zupełnie, całkiem, całkiem nago. No wie pan, no za 100 zł. Salcie. Ja to mi dać z przyjemnością te 100 zł. O nie, panie Zalcman. Z przyjemnością to już będzie kosztowało 200. Młody turysta chce przeprawić się stateczkiem przez słynne jezioro Genezaret. Kiedy jednak dowiaduje się w kasie, że bilet kosztuje aż 50 szekeli, wzmrzony pyta, dlaczego tak drogo? Ależ młody człowieku, uspokajają, to jest jezioro, po którym pieszo i boso chodził sam Jezus Chrystus. Nic dziwnego, przy takich cenach. W przedziale kolejowym spotykają się ksiądz i rabin. W pewnym momencie ksiądz wyciąga kanapki z szynką i częstuje rabina. Na co ten zdziwiony? Ależ my nie możemy jeść tego mięsa, zakon nam zabrania. A ksiądz pałaszując, szkoda, bo to takie dobre. Żegnają się na peronie i rabin woła. Ukłony dla szanownej małżonki księdza proboszcza. Zdziwiony ksiądz, ależ my nie mamy żon. My żyjemy w celibacie. Szkoda, bo to takie dobre. Szanowni Państwo, ja bym mógł tak do rana tutaj opowiadać wice żydowskie. Mam duży asortyment, ale już tutaj widzę groźne spojrzenia maestro Wojtka. Przyjechałem w końcu do Państwa grać, a nie opowiadać humor żydowski. Może kiedyś przy innej okazji. I jako się rzekło, z prawdziwą przyjemnością chciałbym wykonać dla Państwa teraz utwór, który no, w mojej karierze zyskał nie tylko ciepłe, gorące, ale wręcz entuzjastyczne przyjęcie w tak renomowanych salach jak Berlińska Filharmonia, czy Lipski Gewandhaus, czy nowojorska Lincoln Center, gdzie miałem wielki zaszczyt i honor również koncertować. Dzisiaj specjalnie dla Państwa ten utwór, który przygotuje niejako grunt dla
Tewiego. W jego rolę wcieli się nasz znakomity basbaryton pan Andrzej Witlewski i on państwu też opowie, co by było, gdyby on był bogaty. A póki co moja wirtuozowska parafraza na temat chyba najbardziej popularnej i lubianej autentycznej pieśni żydowskiej, jaką jest bez wątpienia Chava Nagila. Shalom.